cześć. Boże, Piotr Krupa, zapraszam na główne wydanie informacji dnia. Polska demokracja ma się świetnie, zapewniała podczas swojej pierwszej wizyty w Berlinie premier Beata Szydło. Sprawa Trybunału Konstytucyjnego czy reformy mediów publicznych są wewnętrznymi sprawami Polski i nie powinny angażować czasu polityków europejskich, wskazywała premier. Szefowa rządu zapewniała, że Polska chce podtrzymywać i rozwijać współpracę oraz dobre relacje z Niemcami. Beata Szydło zaprosiła do Warszawy Angelę Merkel. Beata Szydło z Angelą Merkel rozmawiała o przyszłotygodniowym szczycie Unii Europejskiej i relacjach Wielkiej Brytanii z Unią. Nasze wspólne stanowisko jest takie, że musimy zrobić wszystko, żeby Wielka Brytania pozostała w Unii, mówiła polska premier. Dla Polski istotne jest to, żeby te propozycje brytyjskie, które zostały złożone, które dla nas w dużej mierze są do zaakceptowania, jednocześnie uwzględniały też specyfikę polskich warunków, tego, że polscy pracownicy w dużej liczbie pracują w Wielkiej Brytanii i dzisiaj chcemy też zadbać o to, żeby ich prawa zostały odpowiednio zabezpieczone. Panuje zgodność między nami, że chcemy uczynić wszystko, by umożliwić pozostanie Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Jesteśmy przekonane, że zarówno z perspektywy niemieckiej, jak i polskiej życzymy, aby Wielka Brytania nadal pozostała członkiem Unii przy zachowaniu wszystkich zasad Unii Europejskiej. Kolejna sprawa to kryzys migracyjny. Beata Szydło wskazała, że dla Polski stały mechanizm rozlokowywania migrantów nie jest w tej chwili do zaakceptowania. Niemcy popierają politykę otwartości, przede wszystkim stawiają pod ścianą państwa słabsze. Polska się na to nie zgadza. Jest najważniejszym państwem Europy Środkowej i od Polski w dużej mierze będzie zależało, czy emigranci do Polski i krajów ościennych Europy Środkowej napłyną. Jest to ogromna rozbieżność. Wskazuje politolog dr Aleksander Kozicki. Szefowa polskiego rządu mówiła, że nasz kraj chce pomagać Syrii. Chcemy być aktywni, jeżeli chodzi o pomoc humanitarną, stąd między innymi mój rząd podjął decyzję, że będziemy aktywnie uczestniczyć w pomocy Syrii. Przeznaczyliśmy środki finansowe. Angela Merkel zadeklarowała, że oba kraje będą kontynuowały polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe. Przeanalizujemy, czy jeżeli chodzi o możliwość nauki języka polskiego w Niemczech, można poprawić sytuację, zadeklarowała dyplomatycznie kanclerz Niemiec. Spotkanie Merkel-Szydło nie przyniosło przełomu, ocenia politolog dr Mirosław Chabowski. Spotkanie było raczej taką dyplomatyczną prozą niż jakimś przełomem historycznym. Nie wydaje się, by rozwiązano jakąś sporną kwestię w sprawach polsko-niemieckich. W Berlinie kanclerz Niemiec i szefowa polskiego rządu poruszały też kwestie dotyczące m.in. szczytu NATO, którego Polska będzie gospodarzem. Niemcy podtrzymują swoje zobowiązania uzgodnione w czasie ostatniego szczytu NATO, zadeklarowała Angela Merkel. Spotkanie dotyczyło także gazociągu Nord Stream 2 oraz utworzenia Unii Energetycznej. Jeszcze wczoraj nad ustawą 500+ pracowali posłowie, dziś już zajmują się nią senatorowie. Wszystko na to wskazuje, że Senat nie przyjmie żadnych poprawek do ustawy, a to oznacza, że już wkrótce trafi ona do podpisu prezydenta. To będzie szybkie procedowanie nad ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Do godziny 22:00, jeśli debata, dyskusja nie zostanie zakończona, rozpoczynamy jutro rano. Senatorowie, zwłaszcza z opozycji, zadają szereg pytań, których większość wybrzmiała podczas sejmowej debaty. Czy komisja zapoznawała się z liczbami dotyczącymi ilości dzieci do 18 roku życia, które zostaną objęte tym programem? Jakie są szacunki, ilu urzędników trzeba zatrudnić do obsługi tego programu? Kiedy pytamy o zasadę złotówka za złotówkę, pada odpowiedź, że nie ma na to środków. Tak samo nie ma na to, żeby objąć wszystkich.
To rozwiązanie obowiązuje przy wypłacie świadczeń socjalnych, ale przy świadczeniu wychowawczym ministerstwo podkreśla, że nie ma środków. Ustawa 500+ to największy projekt prorodzinny od 1989 roku. 2 700 000 rodzin otrzyma wsparcie 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko, a gdy dochód w rodzinie nie przekroczy 800 zł, to świadczenie będzie wypłacane także na pierwsze dziecko. Ta ustawa to rozwiązanie, które ma pozwolić Polsce na wyjście z kryzysu demograficznego. Rząd chce, aby ustawa weszła w życie od 1 kwietnia tego roku. Nowe rozdanie i nowe porządki. Grzegorz Schetyna przygotowuje się do reorganizacji i odświeżenia partii. Szef Platformy Obywatelskiej chce postawić na nowe twarze, a to oznacza tylko jedno – w partii rozpoczęły się czystki. Czy część polityków Platformy znajdzie miejsce w Nowoczesnej? Ryszarda Petru. We wtorek posiedzenie zarządu Platformy Obywatelskiej. Temat, sytuacja w partii i jej reorganizacja, zapowiada Sławomir Neumann. Jest nowy przewodniczący, ma nowe spojrzenie na partię. Zawsze tak jest, że każdy nowy szef inaczej patrzy na strukturę, którą zastaje. Cała nasza struktura wymaga reorganizacji, odświeżenia, zastrzyku świeżej krwi i określenia celu, dodaje Andrzej Halicki. Po prostu się otworzyć, by były nowe twarze, nowi działacze, nowi ludzie, nowe osoby, no przecież takich jest wiele, o bogatym doświadczeniu społecznym, publicznym, działające właśnie w ramach tych lokalnych swoich zainteresowań, a będący dobrymi kandydatami na przyszłość. Do głosu w Platformie mają dojść nie tylko nowe twarze, ale także politycy, którzy do tej pory nie brylowali w mediach, działając więcej na szczeblu lokalnym. Docenieni mają zostać Krzysztof Brejza, Tomasz Lenz i Agnieszka Pomaska, których rola w partii wzrośnie. Ale za hasłem reorganizacji kryje się również zapowiedź czystki w szeregach PO. Pewnie te zmiany personalne również będą miały miejsce. Na pierwszy ogień mogą pójść struktury partii na Dolnym Śląsku, mateczniku Grzegorza Schetyny, gdzie rządzi obecnie Jacek Protasiewicz, partyjny wróg przewodniczącego. W 2013 roku pokonał go w wyborach w okręgu wrocławskim. Coraz głośniej mówi się, że Jacek Protasiewicz chce zmienić polityczne barwy i przejść do Nowoczesnej. Część polityków Platformy Obywatelskiej, która nie znajdzie satysfakcjonującego dla siebie miejsca w Platformie Obywatelskiej, będzie zechciała migrować do Nowoczesnej Ryszarda Petru. Tego nie można wykluczyć. Uważa Jan Maria Jackowski, senator PiS. Co na to Nowoczesna? Nie jesteśmy zainteresowani jakimiś masowymi przyjęciami, natomiast jeżeli ktoś zostanie wypchnięty przez Platformę, a jednocześnie widzimy, że programowo się zgadzał zawsze z nami, to rozważymy to, ale oczywiście w każdej sytuacji jest to indywidualna sprawa. Prawdopodobnie Protasiewicz i Petru są już posłowie, więc polityczny transfer może być kwestią czasu. Dolny Śląsk to jednak nie jedyne miejsce, gdzie szykują się polityczne czystki w PO, wskazuje Krzysztof Losz, dziennikarz naszego dziennika. Dużo mówi się w Platformie na przykład o tym, że Stanisław Gawłowski, człowiek Grzegorza Schetyny w Zachodniopomorskim, będzie tam czyścił Platformę z przeciwników Grzegorza Schetyny. To samo słychać o Podkarpaciu w przypadku Elżbiety Łukaciewskiej, która też ma wrócić na fotel szefa Platformy i tam uporządkować sprawy tak, jak chce tego Grzegorz Schetyna. Grzegorz Schetyna powoli robi już porządki na wyższych szczeblach partii. Rezygnacje z funkcji członkowskich w Zarządzie Krajowym Partii mają złożyć Radosław Sikorski i Jacek Rostowski. Minister rozwoju Mateusz Morawiecki zapowiada duże inwestycje w infrastrukturę w Polsce północno-wschodniej. Mają one pobudzić rozwój gospodarczy zapomnianego przez poprzednie rządy regionu. W pokamedulskim klasztorze w Wigrach odbyło się wyjazdowe posiedzenie Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Parlamentarzyści przyjęli na nim specjalne stanowisko w sprawie rozwoju Podlasia. Jego szczegóły przedstawiła Anna Maria Anders, która jest kandydatką partii w wyborach uzupełniających do Senatu w okręgu numer 59, obejmującym część województwa podlaskiego. Pierwsze to jest bezpieczeństwo regionu, druga to jest historia polityczna i trzecia to jest rozwój, plany na rozwój regionu. Ja się czuję specjalnie związana z kwestią bezpieczeństwa, ponieważ mój ojciec, jak wszyscy wiedzą, generał Anders, był bardzo związany z tym okręgiem. Podlasie było przez wiele lat zapomnianym regionem, podkreślał minister rozwoju Mateusz Morawiecki. Historia już ta najnowsza, ostatnich 27 lat, zbyt łaskawie tych terenów nie traktowała. Brakuje tutaj dobrych połączeń komunikacyjnych, a wiemy dobrze, że rozwój gospodarczy w
współczesny rozwój gospodarczy absolutnie zależy właśnie od dobrej infrastruktury. Rząd Prawa i Sprawiedliwości chce to zmienić i zapowiada realizację dużych projektów infrastrukturalnych, które pomogą w rozwoju regionu. Po pierwsze, będzie to Via Carpatia, czyli droga biegnąca od krajów bałtyckich, Estonia, Łotwa, Litwa, przez wschodnią ścianę Polski na południe. Może to być bardzo ważny szlak komunikacyjny. Drugą ważną inwestycją ma być budowa polskiej części drogi Via Baltica, która połączy państwa bałtyckie z zachodem. Równolegle na trasie łączącej Warszawę, Kowno, Rygę, Tallin i Helsinki powstanie połączenie kolejowe w ramach europejskiej trasy Rail Baltica. Rząd chce także poprawić komunikację Polski z Litwą. Będziemy wzmacniali również połączenie kolejowe z Warszawy do Wilna, tak żeby można było się dostać w ciągu 3-3,5 godzin, a nie 8 godzin, tak jak jest to dzisiaj. Rząd chce równocześnie wykorzystać środki z budżetu państwa, Unii Europejskiej, a także z sektora prywatnego, aby pobudzić rozwój gospodarczy regionu. Powstanie specjalny pakt dla wsi i obszarów wiejskich, który ma rozwiązać problem bezrobocia i zapewnić młodzieży perspektywy rozwoju. W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu trwają zimowe warsztaty dziennikarskie. Spotkanie przebiega pod hasłem Nowe widnokręgi – dziennikarstwo, polityka, kultura i nowoczesność. Stacjonarne warsztaty w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Otwieramy drzwi, aby młodzież z całej Polski mogła przyjechać i właśnie poprzez te warsztaty edukować. Edukować w różnych dziedzinach. To jest też przedłużenie roli naszej uczelni, a mianowicie edukować całe społeczeństwo do dobrego uczestniczenia, odbioru też mediów, aby człowiek pozostał sobą, aby człowiek umiał popatrzeć na ten świat już oczyma dojrzałego człowieka, krytycznym okiem, krytycznym sumieniem. I myślę, że ta młodzież rzeczywiście wraca do domów już i inaczej spogląda na, odbiera telewizję, też inaczej spogląda na to, co czyta, jest bardziej krytyczna. I myślę, mamy świadomych obywateli, więc jest to edukacja obywatelska, na czym nam też bardzo zależy i w ten sposób to jest też budowanie naszej świadomości narodowej, świadomości odpowiedzialności za losy naszego narodu. Młodzież uczestniczy w zajęciach prasowych, radiowych, telewizyjnych, informatycznych, multimedialnych, politologicznych, muzycznych, tanecznych i aktorskich. Chodzi o to, żebyśmy stworzyli taką jedność. Ktoś kiedyś powiedział, że orkiestra jest najpiękniejszym instrumentem na świecie, chociaż składa się z bardzo wielu muzyków. Każdy z muzyków przyjeżdża z jakimś tam bagażem doświadczeń, z różnymi umiejętnościami, z różnych miejsc. I teraz to nie chodzi o to, żeby każdy sam zagrał jakoś fajnie, tylko żebyśmy wszyscy razem stworzyli jedność, jeden wspólny zespół, jeden wspólny najpiękniejszy instrument. Podkreśla Zbigniew Małkowicz, lider zespołu Lumen. Dla wielu osób to już kolejne warsztaty. Staram się cały czas przyjeżdżać regularnie, ponieważ bardzo mi się to podoba. Jest to wszystko pokazane, jak to jest naprawdę. W ogóle to są świetni ludzie, świetna atmosfera. I jest taki plus, że za każdym razem jak się przyjedzie, to znowu nie uczymy się tego samego, tylko zawsze dowiadujemy się czegoś nowego. Warsztaty to także wyjątkowa wspólnota młodych ludzi. Mogę tu spotkać niesamowitych ludzi, którzy tworzą wielką wspólnotę. Wielką wspólnotę, która tworzy właśnie całe tutaj wszystkie dzieła Radia Maryja czy Telewizji Trwam. Przyciąga mnie tutaj atmosfera, która jest i przede wszystkim ludzie. Na uczestników warsztatów czeka wiele atrakcji. Wśród nich m.in. zwiedzanie Telewizji Trwam oraz Radia Maryja. W Monachium rozpocznie się jutro 52. Monachińska Konferencja Polityki Bezpieczeństwa. Tematami pierwszego dnia obrad są sytuacja w Syrii oraz kryzys uchodźczy. Do Niemiec udał się prezydent Andrzej Duda. Jutro na konferencji poruszy temat filarów europejskiego bezpieczeństwa i obecności sił NATO w rejonach konfliktu. W Monachium 30 szefów państw i rządów oraz 70 ministrów spraw zagranicznych i obrony będzie rozmawiać o sprawach związanych ze światowym bezpieczeństwem. Dr Krzysztof Mazur wskazuje, co jest obecnie kluczowe w tych kwestiach dla regionu środkowej Europy. W tym momencie kluczową kwestią jest na nowo wypracowanie pewnego modus operandi
państw natowskich, czyli przede wszystkim tak naprawdę Stanów Zjednoczonych, w Europie Środkowej. Pamiętamy ten słynny reset, kiedy Obama powiedział, że no, Europa Środkowa już go nie interesuje. Dzisiaj wobec tej zmieniającej się polityki Rosji, coraz bardziej agresywnej, no widać taką korektę. Jutro prezydent Andrzej Duda weźmie udział w dyskusji panelowej prezydentów m.in. z Ukrainy i Litwy oraz będzie uczestniczył w spotkaniu tzw. Międzymorza. Andrzej Duda ma też zaplanowane spotkanie bilateralne z innymi przywódcami, m.in. z prezydentem Ukrainy, premierem Francji i Libanu. W Monachium nie zabraknie kwestii dotyczących wojny w Syrii. Wczoraj na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych światowe mocarstwa osiągnęły porozumienie w sprawie planu dla Syrii. Ma ono doprowadzić do wstrzymania działań wojennych i przełamać impas w syryjskim konflikcie. W ciągu tygodnia ma rozpocząć się stopniowe ograniczanie działań wojennych. Potrzebującym ma zostać zapewniona pomoc humanitarna, zapewnia szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini. Jest bardzo pozytywne, że po 6 godzinach spotkania doszliśmy do porozumienia. Wszyscy członkowie Międzynarodowej Grupy Wsparcia będą pracować nad skonkretyzowaniem warunków dostępu do pomocy humanitarnej. Tymczasem sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg oskarża Rosję o niweczenie wysiłku na rzecz pokojowego uregulowania konfliktu w Syrii. Stoltenberg zwraca uwagę, że Rosja atakuje ugrupowania opozycyjne wobec prezydenta Asada zamiast bojówki tzw. państwa islamskiego. Ataki rosyjskich samolotów przeciwko różnym ugrupowaniom opozycyjnym w Syrii osłabiły w rzeczywistości wysiłki na rzecz osiągnięcia wynegocjowanego rozwiązania pokojowego. Politycy w Monachium będą też rozmawiać o kryzysie migracyjnym oraz sytuacji w Donbasie. Ojciec Święty Franciszek przed kilkunastoma minutami wylądował na Kubie, gdzie spotka się z patriarchą moskiewskim i całej Rusi Cyrylem. Będzie im towarzyszył prezydent Kuby Raúl Castro. Papież zatrzymał się w Hawanie podczas swojej podróży apostolskiej do Meksyku. To pierwsze w historii spotkanie od wielkiej schizmy, jaka dokonała się niemal 1000 lat temu w 1054 roku. Jest ono ważnym etapem we wzajemnych stosunkach i znakiem nadziei dla wszystkich ludzi dobrej woli. Pewne jest, że stwarza to nowe horyzonty nadziei dla nas, nie tylko w kategoriach relacji między Kościołem rzymskokatolickim a Kościołem prawosławnym, ale również pod względem wartości kulturowych, spotkania, dialogu i pojednania. I mam nadzieję, zostanie to zrozumiane przez osoby odpowiedzialne za życie publiczne w wielu krajach. Na to liczą także mieszkańcy, jak i turyści Kuby. W tym czasie to spotkanie może być bardzo ważne ze względu na sytuację polityczną z powodu konfrontacji między Rosją, Stanami Zjednoczonymi, Rosją i Europą. Myślę, że w tym czasie to może pomóc otworzyć nowe drogi między narodami. Myślimy, że generalnie lepiej, jeżeli kościoły całego świata rozumieją się, niż toczą walkę, także wszelkie kroki, które zmierzają do współpracy, są zawsze dobrą drogą, dużo lepszą niż animozje. Dobrych owoców z tego spotkania spodziewa się także ksiądz profesor Zygmunt Zieliński. Z każdego spotkania, z każdego dialogu może być coś dobrego, ale my jesteśmy w końcu ludźmi wierzącymi w opatrzność Bożą. Z Kuby Ojciec Święty uda się z kilkudniową wizytą apostolską do Meksyku. W wizycie apostolskiej papieża Franciszka widzimy wyraźny przejaw czułości Boga, który dzięki swojej służbie apostolskiej chce zbliżyć się do meksykańskich ludzi, pocieszyć nas w tych trudnych czasach, które mamy z powodu niepewności, nierówności, biedy, korupcji i przemocy. I chcę pokazać nam drogę, która jest możliwa dzięki integralnemu rozwojowi, który nie wyklucza nikogo z miłosiernej miłości. Transmisja z pielgrzymki Ojca Świętego Franciszka do Meksyku na antenie telewizji Trwam i Radia Maryja. I to wszystko w tym wydaniu Informacji Dnia. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem. Z
Szczęść Boże, Wioleta Czarnomska. Sprawdźmy, co przygotowała dla nas pogoda w naszym kraju. Nocą na niebie przeważnie zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami mogą pojawić się słabe opady deszczu lub deszczu ze śniegiem, a w górach samego śniegu. Kierowców prosimy o zachowanie ostrożności. Nad ranem spodziewane są mgły ograniczające widoczność do 200 metrów. Jutro z kolei pogodnie będzie tylko na zachodzie i w centrum kraju. Na wschodzie, a także północy oraz miejscami na południu więcej chmur, a na Podkarpaciu spadnie śnieg. Po południu pogodnie będzie już tylko na zachodzie. Temperatura maksymalna od 2 stopni w Białymstoku do 6 we Wrocławiu. Jutro przewidziany jest dalszy spadek ciśnienia. Barometry w południe w Warszawie powinny wskazać 1000 hektopaskali. I została nam jeszcze prognoza pogody na nadchodzące dni. Zapraszam. W niedzielę przed południem na zachodzie i północy kraju będzie pochmurno. Miejscami spodziewane są opady deszczu lub mrzawki. Na pozostałym obszarze przejaśnienia. Po południu więcej pogodnego nieba na wschodzie kraju. Temperatura maksymalna od 3-4 stopni na północnym wschodzie do 10 na południowym zachodzie. W poniedziałek w pierwszej części dnia pochmurno w górach i na północy kraju. Tam popada deszcz i deszcz ze śniegiem. Na pozostałym obszarze przejaśnienia. Po południu nadal na północy kraju pochmurno z opadami deszczu lub mrzawki. Na pozostałym obszarze przejaśnienia. Temperatura maksymalna od 5-6 stopni na północy do 7-8 w centrum i na południu Polski.